Krwawa gra. Co za gówniane życie. Co za gówniany świat rządzony przez popaprańców. Ludzie chcą zmiany? Ja zmienię ten świat. Zabiję każdego drania, który ciągnie społeczeństwo na dno. Policja, otwierać. Wszystko w porządku? Dostaliśmy zgłoszenie o przemocy domowej. Wszystko dobrze. Nie wygląda pani dobrze. Możemy wejść? Nie trzeba. Jesteśmy tu, żeby pomóc. Proszę nas wpuścić, porozmawiajmy. Wiemy, że ma pani kłopoty. Możemy pomóc. Powiedz im, żeby spieprzali. Proszę pozwolić sobie pomóc. Niech spieprzają. Mówię im. Pieprzone psy. Naprawdę wszystko w porządku. Możecie wracać. Musimy sporządzić raport. Proszę wyjść i z nami porozmawiać. Wszystko wyjaśnimy. Moja żona nie chce z wami rozmawiać. Wypadł stąd. Radzę uważać na ton. Na to idą moje podatki? Żeby mnie psy nachodziły w domu? Nic jej nie jest, przecież widzicie. Spieprzać mi stąd. Magalen, dosyć. Ryan, przestań. Nie będę cię znowu krył. To się więcej nie powtórzy. Już to mówiłeś. Mam rodzinę na utrzymaniu. Nie mogę stracić pracy. To koniec. Wystąpię o zmianę partnera. Dlaczego mnie nie słuchasz? twój syn znowu ogląda te bijatyki. To obrzydliwe. Przecież nie są prawdziwe. Tony, każ mu przestać je oglądać. Spokojnie. Żeby coś takiego robić, trzeba być naprawdę szurniętym. Mark, te walki są nielegalne. Giną w nich niewinni ludzie. Jeśli jeszcze raz będziesz je oglądał, zabiorę ci komputer. Dobrze. Idź pobawić się na dwór. Słyszałem o tych walkach. Nielegalne zawody mafii hazardowej. Wiedziałem, że przegrają. Zdziwiłem się. To wisiało w powietrzu. Mówiłem ci już, że jesteś dla mnie jak brat? Mówisz to za każdym razem, gdy się wstawisz. Ale to prawda. Jesteście dla mnie z Marią jak rodzina. Mam tylko was. Masz jeszcze ojca. On dla mnie nie istnieje. Możesz na nas liczyć. Co z kolacją? Dzieci są głodne. Już prawie. Jak tam z dziewczyną? Którą? Poważnie. Nie chciałbyś się ustatkować? Ma to swoje plusy. Nie nadaje się do związku. Nie panuje nad sobą. Rozważałeś terapię? Gdyby wiedzieli, co o niej myślę, od razu by mnie wyrzucili. Ogarnij się trochę, a będziesz mógł ze mną pracować. Utrzymam cię w ryzach. Staram się, ale ta chora codzienność mnie dobija. Mam ochotę zabić tych wszystkich sukinkotów, którzy niszczą świat. Przemoc rodzi przemoc. Gdybyśmy nic nie robili, światem rządziliby przestępcy. Już nim rządzą. To błędne koło. Dlaczego życie z każdym dniem jest coraz cięższe? Bo jesteśmy okłamywani. Kłamią nasi przywódcy, kłamie telewizja. Okłamujemy siebie nawzajem. Albo się boimy, albo jesteśmy pazerni. Mierzi mnie ta ciągła pogoń za sensacją. Będę po prostu sobą. A nie jestem jedną rzeczą, lecz wieloma. Jestem wszystkim naraz. Niepotrzebna mi powierzchowna akceptacja innych ludzi. Niech pozwolą mi być sobą. Niech nie narzucają mi materialistycznego światopoglądu. Nie piętnują, jeśli nie chcę żyć według zasad ich dekadenckich przywódców. Być wiernym sobie to moja zasada. Takiej zmiany potrzebuje ten świat. 1, 2, 3. This. 1, 2, 3, 2. This. 1, 2, 3. Duck under 3, 2, 3. This. Nice, good job. O to chodzi. Rozruszajmy nogi. Fajne taśmy. Pokaż, na co cię stać. Good job, man. Whoa. Okay. Uh-oh. You like that, huh? Armbar. Go. All right. You. Switch it. Switch it. What? Dead. Not you. Oh, where are you going? Got you. Leg bar. Uh-oh. Kiedyś ci się uda. Jesteś twardy. Ale ja też. Thanks, dipshit. My wife gave mine back. See you tonight. Yeah, absolutely. Co jest? Pamiętasz bijatyki, które oglądał mój syn? Dostałem tę sprawę. Dlaczego mi o tym mówisz? To poufne informacje. To ostra jazda. Walk jest kilka. Możesz wycofać się między nimi, ale nie w trakcie. Albo wygrywasz, albo giniesz. Jak z tym skończyć? Musimy dowiedzieć się, kto jest szefem mafii. Tylko tak można to zakończyć. Ten, który wygra wszystkie walki, pozna szefa. Wygraj je i załatw go. To nie takie proste. Jeszcze nikt nie wygrał całej serii. Ale tylko biorąc udział w zawodach mamy szansę dowiedzieć się, kto za tym wszystkim stoi. Ryzykowna gra. Obiecaj mi, że jeśli coś mi się stanie, zaopiekujesz się moją rodziną. Wiadomo. Skoczyłbym za tobą w ogień. Nic ci nie będzie. Twoja kolej. Gdzie będę walczył? W różnych miejscach. Ile wynosi typowy zakład? Nie wiem. Różnie. Ale mówimy o setkach milionów. Szef musi być zamożnym człowiekiem. Nic o nim nie wiem. Dostaję przelew na konto. To wszystko, co muszę wiedzieć. Ile ty stawiasz? Zadajesz za dużo pytań. Teraz moja kolej. Po co, wiedząc, że prawdopodobieństwo wygranej jest małe, zgłosiłeś się na zawodnika? Zwykle zgłaszają się desperaci. Ty na takiego nie wyglądasz. I przy okazji, ja się nie zakładam. Jesteśmy. Nie przedstawiłaś mi się. Nie. Są jakieś zasady, o których powinienem wiedzieć? Tylko jedna. Wygraj. Zwycięzca bierze wszystko. Cześć, Ryan. Co się stało? Chodzi o Tony'ego. Miałem ci ją dać. Co niby mam z nią zrobić? Mój mąż nie żyje. W imię czego zginął? Czy to coś zmieniło? Chcę przejąć sprawę Pattersona. Oddzwonię. Jesteś na wylocie. Słucham? Pracujesz w wydziale niecałe 2 lata, a było na ciebie już 5 skarg o nadużycie siły. Ostatnia poskutkowała zawieszeniem. Nie przerywaj mi. Nie jesteś w pozycji do stawiania żądań. Możemy cię w każdej chwili zwolnić. Siadaj. Powiem ci, z kim mamy do czynienia. Rok temu zaczęliśmy śledztwo przeciwko mafii hazardowej organizującej nielegalne walki. Te w internecie. Działają niemal w całym kraju. Zawodnicy walczą na śmierć i życie. Wszystko transmitowane jest na żywo w internecie, a widzowie stawiają zakłady. Co stało się Tony'emu? Sądziliśmy, że uda mu się przeniknąć do grupy i rozpracować ją od środka. Jednak nie był dość silny. Walki były ostrzejsze niż się spodziewał. Dlaczego nikt go nie krył? To była robota dla jednej osoby. Zawodnicy są dokładnie sprawdzani. Dostają numer telefonu, pod który mają się zgłosić. Odbiera ich kierowca. Nigdy z tego samego miejsca. Walki też odbywają się w różnych miejscach. Znamy kierowcę? Nie pomoże nam. Ani ona, ani żaden z zawodników. Co możemy zrobić? Ktoś musi wygrać wszystkie walki. Ile? 4. Co potem? Podobno szef osobiście wręcza zwycięzcy $1 000 000. Sporo kasy. Nikt jeszcze nie wygrał wszystkich walk. 30 mężczyzn zginęło próbując. Każda walka jest trudniejsza od poprzedniej. Sądzimy, że finał jest ustawiony. Chcę zobaczyć Tony'ego. Nie chcesz tego oglądać. Chcę. Jesteś pewien? Przykro mi z jego powodu. Był dobrym policjantem. Dlaczego miałbym wysłać tam ciebie? Czym różnisz się od pozostałych? Mam umiejętności, których tamci nie mieli. I nie boję się śmierci. Zapomnij o tym. Wygram je wszystkie. Sukinkot z ciebie, agencie McGowan. Może właśnie kogoś takiego mi potrzeba. Dołączysz do zespołu. Postaraj się tego nie spieprzyć. To wszystko, co wiemy o tej sprawie. W teczce znajdziesz numer kierowcy. Ona cię wprowadzi. Potem będziesz zdany na siebie. Jestem przyzwyczajony. Będziemy cię obserwować. Powodzenia. Zmykaj już. Halo? Róg, DI i Valley View za pół godziny. Nie spóźnij się. Tak jest, o to chodzi. Jesteście dla mnie jak rodzina. Mam tylko was. Mój mąż nie żyje. W imię czego zginął? Czy to coś zmieniło? Uczynię ten posrany świat lepszym miejscem. Zmienię go. Śmierć mojego przyjaciela nie pójdzie na marne. Co podać? Wodę. Walczysz? Tak. Jestem kierowcą. Tym razem przyjechałaś. Nie lubię, jak mnie śledzą. A ja nie lubię podchodów. Musiałam być pewna. Wstań. Żadnej broni. To się tyczy dwóch stron? Chodźmy. Robisz to dla pieniędzy? Słucham? Wszyscy, których wiozłam, robili to z tego samego powodu. Mam inny. Załóż. Nie będę się ukrywał. Dzięki. Jeszcze trzy. Wiem już, czego się spodziewać. Bynajmniej. Jak się w to wkręciłaś? Nie zadawaj pytań, a nie naopowiadam ci kłamstw. Wejdź do środka. Przechodzisz dalej. Domyślam się. Łatwiej nie będzie. Spodziewałem się tego. Mam dla ciebie lekarstwo. Nie będę wiedział, jak źle ze mną. O to chodzi. Dlaczego mi pomagasz? Pomagam zawodnikom między walkami. Dzięki temu są bardziej widowiskowe. Ludzie na całym świecie obstawiają, jak daleko zajdziesz. Jak daleko udało się zajść innym? Powiem ci, jak tam dojdziesz. Jak daleko? Nie dość daleko. Zniosę każdy ból. Pokonam każdego. Zwyciężę. Jeśli zginę, powrócę jako duch, dokończę walkę i rozwalę sukinkota, który szerzy tę zarazę. Zarazę, która zżera nas od środka, przez którą czujemy się bezwartościowi, przez którą ja czuję się bezwartościowy. Zwyciężę to zło. Jeśli przeżyję, zwyciężę. Jeśli zginę, zwyciężę. Tylko tak przeżyjesz. Zabiłeś mojego przyjaciela. Co? Tydzień temu zabiłeś człowieka. Przegrał. Ty będziesz następny. Proś Boga o przebaczenie. Rana jest głęboka. Muszę ją zaszyć. Ja mogę. Robiłaś to kiedyś? Chciałabym ci pomóc. Mówisz to wszystkim? W porządku. Tam, dokąd się wybieram, nikt im nie pomoże. Nawet Bóg? Zobaczymy. Zszyjesz mnie? Jesteś gotowy? Tak. Nie mamy dużo czasu. Muszę się przespać. Chociaż kwadrans. Dobrze. Wstrząs mózgu. Wszystko w porządku? Musimy już jechać. Morderstwo w planie. To nie morderstwo. To nie jest dla mnie gra. Dlaczego to robisz? Komu mam dać znać, jeśli nie przeżyjesz? Nie wiem. Muszę pomyśleć. Jeśli wygram, uwierzę w Boga. Jeśli przegram, cóż, to nic nie zmieni. Muszę się napić. Dobrze. A tobie co się stało? Ja cię skądś kojarzę. Nie znasz mnie. Jesteś tym kolesiem z walk w internecie. Wyglądają tak realistycznie. Podobno są prawdziwe. Pewnie nie są, ale i tak uwielbiam je oglądać. Podobno ostatnia walka to jatka. Nikt do niej nie doszedł, więc nie wiem, ale tak mówią. Powodzenia. Szukasz towarzystwa? Ile masz lat? Jestem pełnoletnia. Ile? Nie potrzebuję opieki społecznej. Jakiś problem? Ile ona ma lat? Nie twój zasrany interes. Mów, ile ma lat. Jeśli tu oberwiesz, to już po tobie. Odpuść. Spieprzaj. Chcę z nią pogadać. Daj nam 5 minut. 5 minut. Jak ci na imię? Mówią na mnie, pytam o to prawdziwe. Stacy. Słuchaj, Stacy. Wyjedź z tej dziury. Natychmiast. Wsiądź w autobus i jedź do domu. Jedź dokądkolwiek. Poszukaj pomocy. Musimy jechać. Wyda tę kasę na narkotyki. Może. Ale dałem jej szansę. Zapamięta to. Mam prośbę. Wycofać możesz się tylko przed walką. Nie widziałem ojca, odkąd byłem nastolatkiem. Po śmierci matki wyprowadziłem się z domu. Nienawidziłem ojca. Dlaczego? Obwiniałem go o jej śmierć. Traktował ją jak śmiecia. Ale to nie była jego wina. Zmarła na raka. Nienawiść mnie zniszczyła. Najgorsze jest to, że stałem się taki jak on. Zawsze miał pretensje do świata. Nie znam twojego ojca, ale na pewno nie jesteś jak on. Jesteś wyjątkowy. Ryan? Wejdź. Co się stało? Potrzebujesz pomocy? Nie mam dużo czasu. Dobrze. Usiądź. Co słychać, synu? Dobrze. Wciąż próbuję uratować świat. Co tu robisz? Dlaczego teraz? W środku nocy. Po tylu latach. Chciałem cię przeprosić. Za to, że nie byłem dobrym synem. Powiedzieć ci, że cię kocham. Obwiniałem cię za śmierć matki. Ale to nie była twoja wina. Teraz to rozumiem. Muszę już iść. Możemy się już więcej nie zobaczyć. Chciałem się na wszelki wypadek pożegnać. Nie mogę o tym mówić. Kocham cię. Zrezygnuj. Dlaczego mi pomagasz? Pracujesz dla nich. Możecie dużo zarobić. A ja jeszcze więcej, jeśli wygrasz. Ale walka jest ustawiona. Nikt nie wygrywa ostatniej walki. Nigdy. Zrezygnuj. O cokolwiek walczysz, to nie jest tego warte. Nic nie jest tego warte. Nie. Jest coś, o co warto walczyć. Po prawej stronie będzie leżała broń. I jeszcze jedno. Postawiłam na ciebie. Możesz stracić pracę. Albo i gorzej. Jestem wolnym strzelcem. Znajdę sobie nową. Dlaczego to robisz? Nie odpowiedziałaś mi. Powiedziałabym, że dla pieniędzy, ale to żaden powód. Wstawaj. Podajcie mu torbę. Gratulacje. Dotarłeś tam, gdzie innym się nie udało. Są twoje. Nie walczyłem dla pieniędzy. To po co? Żeby zmienić świat. Nie ruszać się. McGowan już po wszystkim. Niebezpiecznie było tu zostawać. Nie boję się ryzyka. Postawiłam na właściwego zawodnika. Choć mogłam się domyślić, że jesteś z policji. Lepiej, że się nie domyśliłaś. Podwieźć cię? Pewnie. Może ja poprowadzę. Zawiozę cię dokąd chcesz. Tekst polski Szymon Leociak, czytał Maciej Więckowski.